Jak zobaczycie, mamy tutaj kartony do pakowania, jakieś elementy do zabezpieczania książek, przekładki kartonowe. No, masa tego wszystkiego tutaj jest, więc aktualnie zabieramy się za to, żeby zaczęło to tutaj wyglądać, a pokój stał się mega funkcjonalny, żeby ktoś mógł się tu przespać, ja mogła tutaj ćwiczyć i był to również magazyn, więc ten pokój ma być 3 w 1 i każda z tych funkcjonalności ma zostać super zachowana. Trzymajmy za to kciuki. Już przydadzą się moje kolorowe markery, które kupiłam i nie wiem, ile za nie zapłaciłam. Nie mam pojęcia, ile one kosztowały. Ale bardzo jakie słodkie markery. Jezus, baby to kochają takie rzeczy. Ty, to są długopisy kolorowe. Och, jeszcze lepiej. Kochani, jakim chcesz być kolorem? Wszystkie są takie damskie. Tylko jeden biały. Co tu się wydarzy z tym białym? Wszystkie są damskie. Ci idą czorny. No jest biały. Możesz być białym, chcesz? Przeźroczysty. Mam przeźroczysty długopis. Grafik mojego męża od dzisiaj pisany jest kolorem przeźroczystym. Idealnie. Bo mój mąż jest taki transparentny, elastyczny. Idę jeszcze pranie do suszarki włożyć. Zaraz wracam. Włożyć kolejne do prania. Szkoda, no 2 cm. Pech. No nie wciśniemy. No nie, no co, nie da się. Będziemy bo on ma równe 50, upać. Nie ma mniej, nie jest, że 49. Nie, sprawdzę. Nie, na pewno nie, stówę nie. Nie, no jakby tutaj są te głębokości, możesz zmieniać, a szerokości one po prostu mają metry. Jak kładziesz jedną koło drugiej, to one ci się tam... 49,8. O to mówię ci. Że... A to czekaj, to podaj, to zmienia postaci. Czy może uzyskam te 2 centle na całej tej... Najwyżej, kurde, zwrócimy tego jednego paksa. Nie wiem, jak go dowieziemy. Do tej ściany, no, bo do tej ściany się... No, jakieś łatwo jest. Się chce. Nie chce już? Nie, ile brakuje? 4,9 i 6. 6. No to mamy 4 mm zapasu. Powinno wejść. No też tak uważam. Czemu nie chce wejść? Wszystko mocno ściśnięte? No ale czemu się nie da? Mamy 2,49, a paks ma 50. Niecałe, 49,8. To no powinien tu wejść. Mamy nawet 6 mm, to trzymasz, pół centymetra zapasu. To ja sprawdzę, czy ja dobrze wpisałem, bo ja nie, 2,98 wpisałem, tak? No. No tam 2,99 by się dało. Okej. Okay. Wbijać to młotkiem. Ja pierdolę. Niech będzie 2,99, tylko centymetr. Wybal go jeszcze raz wstał. Ścisły się wszystkie. Nie, ścisły się. Ściśnięte są. A dlaczego nie chce wejść? Nic. Dodajmy to. A, za dużo jest. 249,6 plus 49,8. No tak. To jest ponad 3 metry. To jest ponad 3 metry. Nie ma szans. O ty, nie docisłeś. Czego? Ano? Jestem rąbnięta. Ale to i tak ci nie wejdzie. Nie nagrywam ekranu. Paks. Jeszcze nie zaczęliśmy. No nie da się, no. No jakbyśmy na to nie patrzyli, to się nie da. Ano, popatrzcie, czemu nie chcę wejść? Ale jakbym tą na 75 wymieniła? Czekaj, patrz, ergonomia pełnej klasy. No. A jakbym 2 75 dała? Ile się zrobiło? 40 cen. Nie. Poza tym koszt się zrobił 3000. Bez półek. No bo ta narożna jest strasznie droga. Ona jest za droga. Dobra. Pojawił się nowy problem. Nie, orbiter się bez problemu wycofa. 90 cm mamy. Nie ma problemu. Chodziło o orbitreka, żeby go wycofać tutaj w kierunku drzwi, żeby tam się zmieścił paks. 8 półek razy 2 kartony. No. To mamy 16 razy 2. 16. I teraz chcemy tych paksów mieć 16 kartonów. Nie musiałam mnożyć 8 razy 2, tylko po prostu chcemy mieć już zapisane w kalkulatorze. Żeby nie było. Nie, tutaj byśmy dali 75 na koniec. I tam by weszły na przykład torby. Raz, 2, 3, 4. Robię razy 4 na razie. Razy 4. To mamy 64 kartony. No tak, ale jeszcze na górę chcemy poustawiać kartony tu. No nie? No mówicie, że kurde będziemy pod łóżkiem moglibyśmy wstawić kartony u nas. No tam jest miejsce. Jest miejsce, jest niewykorzystane miejsce. Można było to na... Wiesz, jakie łóżko solidne? Dobra, to wkładam tutaj półek i 8 półek, tak? Tak. I zobaczymy, czy pokaże nam wymiar tych... Nie da. 8? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie da się.
Nie da się ósmy. Da się. Dało ci, tylko one no. Aha. Się tak poukładały, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jak ktoś chce przeróbkę, dziewięć dałeś? Jak ktoś chce przeróbkę muzyczną, to bardzo chętnie ją usunę. Tutaj ja bym pomyślała o szufladach tych nie drewnianych, tylko tych koszach. Bo te torby jutowe fajnie, żeby miały wentylację. I tak samo, gdy pojawią się dresy czy coś, to też fajnie by było ten. To ile? Jak się... No z 3, 4, 5. Okej. Okay. I reszta półek. Bo to są, wiesz... 4 półki. Na razie są książki. Wiadomo, że one się, ich się bardzo dużo sprzeda przed świętami. Mhm. Biorąc pod uwagę tendencję, jaka jest teraz, że one schodzą bardzo szybko. Też się zastanowić, czy jak w przyszłym roku będziemy wprowadzać dresy, ubrania, to te ubrania fajnie byłoby magazynować w koszykach. Kwestie tych kartonów dodatkowych. No tak, nie? Kartony... Pudełka na pizzę, tu. Kartony, które wsadzimy tu, więc może dobrze, że jest taka szczelina szpara. Będziemy mogli wsadzić sobie na sztorc kartony jeszcze... i one nie będą się tak gieły. No tamte są najtańsze. A też mają wentylację te szuflady. Dobre. Czyli wolisz to mieć tutaj na środku? No chyba tak. Chyba to będzie lepsze. Ale to już małe znaczenie. Ma znaczenie przy wyborze frontów, żeby nam się to ładnie poukładało na tych frontach, no nie? Mhm. Dobra, no to bierzemy fronty, tak? Korpus to masz biały czy beżowy? Biały wybierałem. A to nie, beżowy, żeby to było ładne od razu. I półki też chcę mieć brązowe. W końcu będziemy mieć jakiegoś paksa w domu. Ja już mi oczy załzawiły. Bo nie mrugałam. Te beżowe? Nie. Niżej. No i tu jest to lustro. Dlatego się zastanawiałam, czy dać jeden front lustrzany i przełożyć ją tutaj wcześniej trochę. A tego nie chcesz lustra? No. Bo wtedy by to tak wyglądało. Wtedy wygląda to lepiej. Nie, to zły wybrałeś, bo jest takie jest całe. Jest beżowe? Nie, po prostu lustro całe, nie ma nic. No tak by to chyba wyglądało lepiej, no nie? No, zdecydowanie. Żeby to, ten jeden był po prostu lustrem, to też wydaje mi się, że spoko wyjdzie. Tylko nie wiem, czy by ich nie wymienić tutaj. Kumasz? Już je zamienię. Albo w ogóle, tylko nie da się, ale przed orbitrekiem byłoby fajne, nie? Bo czemu? Też jako do siłowni... spoko do ćwiczeń. Rewelacja. A no bo nie będzie dało się wysuwać. No nie, bo wysuwać, a te są istotne te szuflady, no nie? Wtedy jest tak. No tak jest chyba najlepiej. Tak jest lepiej. Tak. Co możemy dać 2-2, ale to nie ma sensu robić symetrii chyba. Możesz spróbować. Też o tym pomyślałam. Nie wygląda źle. Nie wygląda źle. Wydaje się, że jest większy pokój. Tak. Cała ta szafa się zrobiła taka przestronniejsza. Więc chyba tak. A i tak chcemy to przesunąć najwyżej, żeby zrobić to tak bardziej symetrycznie, żeby tu i tu móc składać kartony, nie? Bo zawsze możemy to w prawo przesunąć właśnie wszystko. Nie. Lepiej by było w prawo, bo to jest to gniazdko, które jest tam do rolet podłączone i wtedy byśmy je zasłonili, przesunęli to wszystko w prawo i mieli ten jeden, tutaj jedną szafę bardziej otwieralną, nawet przy orbitreku w taki sposób. I tu jest gniazdko czynne w ogóle, no nie? I wtedy... To się nam na pewno będzie otwierać. Nowe zamówienie. Robimy naszym i waszym książkom domek. Powracaj mi to. No, tam się łóżko Asi odbija. O, widzisz. Ładny kolor, fajnie to będzie wyglądać, delikatnie. Dla mnie bomba. Uch, jak to otworzyłeś, to jest to. Szopa. Tyle kapeluszy. Dlaczego kapeluszy? No są jak kapelusze tu są. Kapelusz. No dobra, ci mi zlały te beżowe kapelusze z beżowym tłem. Wydaje mi się, że to jest na cokole, więc nie będzie problemu, że te nóżki mogą nie wytrzymać. A to, co miałem tutaj otwarte, czyli to tu gdzieś tu było sposób montażu. No to zobaczymy, jak się ją montuje, czy ona ma nóżki, bo ja bym tych nóżek chciał uniknąć. Tu masz wypisane. Nie ma tu nóżek. Nie ma nóżek, więc nie ma potrzeby jej podnosić. Nie ma, zupełnie. Ciach. Myślę, że komplikujesz sytuację i robisz nam dodatkową robotę. Jaką? Wybieraj. Gdzie te półki? Nie ma? To jak ja wybrałam ją, że była. Zmieniłaś. Nie wiem. A tutaj też nie wiem. To dodatkowe wyposażenie wewnętrzne. Dobra, sam Pak stwierdził, że komplikuje. To nie. 25 minut robimy najprostszego paksa na świecie. Z lampkami czy bez? No tutaj chcemy też kartony poustawiać. No to bez lampek. Tak, bo my chcemy wykorzystać to miejsce. Masz rację, odpada. A przecież co, no to może mogę ją wrócić. Nie musimy tam kłaść kartonu. Może to nie wytrzyma. Nie, jak się to skręci jedno z drugim, to wytrzyma. Wytrzyma, kochanie. Jezus, nie wytrzyma.
No trudno jest, wszystko o wszystkim myślę. Dobrze, mamy skończone, mi się wydaje. Zamawiamy. Co tu chcesz jeszcze? Proszę? Zamawiamy. Zamawiamy? Jesteś pewna? Nie wiem. Ale potem musi... A uchwyty ty. Jeszcze uchwyty trzeba? I Kana mówi, uchwyty są przydatne, a także dodają stylu. Dodaj uchwyty, no musimy mieć uchwyty. Myślałam o takich gałkach po prostu, nie? Gałkach? Tak? Nie. Za każdym razem mi to będziesz odsuwać. Żeby ci dokładnie pokazać. Czarne chyba nie. No nie? Będą się zbyt wyróżniać. Chyba, żebyśmy zrobili czarne lampki i czarnych lampki, to wtedy pasuje. Dobrze, że jest taki mały wybór. Nie, nie ma. Nie są jakoś... Są ładne tutaj, w tym. Natomiast i funkcjonalne, bo Mikołaj się nie uderza w nie. Natomiast ale nie są wygodne. Nie są wygodne, nie. Nie do trochę. Codziennego te otwierania. Te na górze, które ma wymienione, te normalne uchwyty, tylko skórzane w komodzie, to super. Natomiast te to jest irytujące. Nie no, chciałam takie gałki, których praktycznie tutaj nie będzie widać. Albo takie, które będzie widać. O ty, takie. No to. Podejdź. Strasznie małe są, nie widać. Przecież to są takie te od samego podłogi. Widzę, kochani. Okropnie długie. Można chwycić w każdym miejscu. Tylko pytanie, czy lepsze są takie, czy takie malutkie gałeczki? Ja się bardziej zastanawiam, czy jest jakiś wzornik, żeby to równo ustawić na tych wszystkich 10 szafach. Jak mnie to denerwuje. To jest taki banalny problem, który... Dla ciebie. Bo nie ty to będziesz wiercić. To weźmy te od sufitu do samego... Dla mnie banalnym problemem jest wybieranie klamy. Jakie bądź. No przecież chwilę temu powiedziałeś, że nie. Że to jest główny problem dla ciebie, a teraz jest banalny. Dla mnie główny problem jest wiercenie na równo, a nie wybór. Wybierz jakie chcesz. No to postawię przed faktem dokonanym. Jakie tylko chcesz to sobie. Tyle gadają, że są funkcjonalne, a paksy bez klamek. Tutaj taki. No takie. No takie są wygodne, bo chwycisz se całą ręką i otworzysz, no nie? Tutaj też są takie. Takie po prostu uchwyty, nie? Uchwyty, bo one są, mi się wydaje, wygodne w takich szafach. To no są nie? Takie uchwyty. No, ty zaś z tymi paznokciami też nie wiadomo, jak tam później. Ty zaś z tymi paznokciami. No teraz mam długie, zazwyczaj. A takie mi się zazwyczaj podoba. Masz długie. Zobacz. Nie wiadomo, z której strony chwycić. Podchwyt nad chwyt. Nie, czy schwycisz z prawej, czy chwycisz z lewej. Wiesz, o co chodzi? Jakby są w tym. No, kochamy życie z niespodziankami tego typu, nie? No, jak ci zostanie front w ręce. I się pytają, dlaczego IKEA z nami nie współpracuje. Dlaczego? A po front ci zostanie prędce. To są takie gałeczki. Te gałeczki też są ładne. Takie, wiesz, bardzo delikatne. Wydaje mi się, że chyba te gałeczki. Dobrze, zamawiaj gałeczki. Jakie tu mają gałeczki? Widzisz? Takie srebrne, złote delikatne. Srebrne albo złote. Srebrne mogą być. Jak chcesz srebrne. Nie, nie lubię srebra. Próbuję to skończyć, zanim Mikołaj się obudzi. A tak, teraz nagle jest moja wina. Bo zaczęłaś wybierać gałeczki. Bo mam jedną szansę. Dobrze, że nie wybieramy koloru śrubek. Kogo interesują śrubki? Widziałeś? Widziałeś, jak to przykro człowiekowi się robi? W ogóle. Serce ci krwawi? Kochanie, tu nie ma klamek. Przeglądasz przesuwne drzwi. Kochanie, ty ja cię proszę. O, tu masz to, co my robimy. Pax 6 zabudów. Czemu on jest tańszy? Bo jest biały? I bez frontu? I środka? Nic tu nie ma przecież, dlatego jest... Ale jest na 3 metry, kurde. No, idealny. Idealny. Ale tynki. Na cholerę było malować te ściany, pokurczyły się to wszystko. Po co komu tynki? Zróbcie sobie tynki, zróbcie tynki. A potem szafy nie wchodzą. Zróbmy ten pokój na równiusieńkie 3 metry, a później jebnijmy tynki. No, dokładnie. O, dostawa jest niemożliwa. Brak w magazynie sklepu Kraków. A czemu to jest Kraków wpisane w ogóle? Nie wiem, nie mów, że tego straciliśmy. Nie, trzeba po prostu zmienić sklep. To... Odbiór w sklepie. Nie! Jesus! Na dachu. Ale na dachu. No nagle żeś taki mamy otwarty. Mamy przecież linki. Kocham cię. Jesteś jakaś taka niewyraźna. Potrzebujesz rutyny skorbinu. Jezus, to już takie stare, miś. Potrzebujemy jeszcze coś. Dostawa z wniesieniem. O co tu chodzi? Sprawdź inne terminy. Gdzie mi wniosą tego paksa, nie? Gdzie mi go wniosą? No do domu. Ich nie wpuszczę. Ich do mnie to co się nad w tym buciorach brudnych. Ale to zejdź niżej. Czekaj, odbiór w punkcie odbioru. Nie. Gdzie tu mam, że mam do domu? Dostawa do domu, masz zaznaczone. Aha, dobra. Dostawa do domu.
Oddzielne dostawy. Zamówienie w oddzielnych przesyłkach, ponieważ wybrane produkty są wysyłane z różnych magazynów. No okej. Okay. Dostawa bez wniesienia. 159 zł. O. Dlaczego jest droższa, jak mi tego nie wniosą? Jak miałeś tam 250, to masz stówkę taniej. Aha, dostawa bez wniesienia. Ale to oni nam to wniosą do domu? Co ty myślisz o tym? Gdzie oni nam to wniosą? Co, że tu nam to wniosą? Do salonu w buciorach? A tak to po prostu będą siedzieć w samochodzie i my sobie to wniesiemy. No przecież przyniesiemy paksa bez problemu. No bez problemu, parę paczek. A stówkę? No, pewnie będą przez miesiąc bawić kręgosłupy. Zawsze tak jest. No co, no to weźmy to. Co, że bez wniesienia? Z wniesieniem. Z wniesieniem, dobra. To już to wiesz. Dobra, dalej. Zmieni coś na pewno inaczej wygląda. Wszystko jest inaczej. Nie wiem, czy jest ładniej. Nie, nigdy nie lubiłem takich osób. Widzisz, masz taką żonę. Karma wraca. Zawsze tak było. Ale wcześniej było lepiej, ale wcześniej... Co tak mówisz? Photoshopa jak ci zmieni, to co? Wcześniej co się gadałeś? Nie przepisywało z 1000 rzeczy i nie robiło za ciebie 500 rzeczy. Ale przycisk był bardziej z lewej. No dobrze, że na takich polach się nie zgadzamy. Nad jakąś babą, która gdzieś tam miała problem na Windowsie 9.5. Mówię ci, wszystko pozmieniali. To dobrze akurat potwierdzi. Widzisz, ja przystaję na niektóre funkcjonalności. I co? Gdzie mam tutaj potwierdzić coś? Wyskoczyło ci. No już nie mam tego. Jezus, czemu mnie tak denerwujesz? Powiedz mi, dlaczego ty mnie tak denerwujesz? Dlaczego mi to robisz? Widzisz, trzeba było drugi raz się zalogować. Potwierdzam. Jezus, strasznie długie te kody. To dobrze. Jezus, nigdy tego nie kliknę, zawsze muszę pisać go dwa razy. Ja nie wiem, dlaczego ja to robię. Jej, kupiliśmy pak. Co? Na te klamki? Se kupię inne. Jesteśmy w środę w Zakopanem. W Ikei. Czemu w środę? Jedziemy z mamą. I co, w środę jest dostawa? Zapisz, na kiedy jest dostawa. Na kalendarzu zapisz szybko. Już zwariuję z tobą, kochanie. Zaczekaj, żeż. Przestań mnie tak. Gdzie? A ty wiesz, gdzie to jest tutaj. Przecież tu pisało. Jest dostawa. No jest. Nawet pokazujesz to. Jesteśmy w domu na publikację. Między 8 a 20. Kocham takie godziny dostawy. Między 8 a 20. Tak, między 6 a 10. Tydzień, żeby poskładać. Paksa. Wyjeżdżamy, no nie? Właśnie trzeba to pospisywać. To mamy zamówione, czekamy na dostawę. Mam nadzieję, że to wszystko uda się poskręcać dosyć szybko. Ale myślę, że jak złożę jednego paksa, to reszta pójdzie już prosto. Tak? Tak. Tak uważam. Idziemy na 3 dni, przepraszam. Tak? Nie na 2. Od piątku. To niczym się nie wyrobimy przez te ciągłe wakacje. Ty jesteś taki głupi. Jezus, on jest taki głupi. Patrz, na biało je zrobię, żeby praktycznie ich nie było widać, bo tak je poczujemy. Na biało! Dobrze. W takim razie co? Ten vlog się kończy? Czy będziemy tutaj dodawać, że przyszło? Nie, chyba go zakończymy. Zobaczymy, no będzie, jak przyjdzie, no to przecież ile ten potrwa. No nie wiem, zobaczymy. Au, źle wymierzyło. Trzeba zaplanować ten miesiąc. Tak. Która jest godzina? 14:31. Okej, jeszcze musimy spakować paczki. Ale to jak młody pójdzie spać. Tak? Tak, jak młody pójdzie spać i wtedy się zabierzemy za pakowanie paczek, bo on potem tutaj biega, zabiera mi taśmę. No. To straszne. Pomyliłam się na jednej dedykacji. Pierwsza dedykacja na, ja nie wiem ile set dedykacji, które już wypisałam. Ale pierwsza i szczelcie, na jakiej dedykacji się pomyliłam. Na jakim imieniu? Na jakim imieniu? Dla kogo? 3, 2, 1. Dla Krzysia. Czajcie? Napisałam każdej przez szy. Przez szy, nie wiem co mi się stało. Ksy napisałam jakby Krzyś. Ksysia. No. Cześć Ksysiu. Może będzie dla jakiegoś dziecka. Ksysiu. Tak, na pewno będzie robiło pizzę z tej książki. Paradoksalnie każda dedykacja, którą wypisuję, ma wpisane Marta i Krzyś. Nie wiem, w ilu książkach jest Krzyś napisany. Mówiłam, żebyś się sam podpisywał. Ja nie umiem. I mnie zaszyłem, będziesz negował tutaj? Ja bym musiał takiego X robić.
No. Pan się podpisze. Dobra. Kończymy. Jaki głupek wymyślił białe długopisy? Powiedz mi. Kończymy. Być może ten vlog będzie trwał dalej. Jeśli go nie dodaliśmy, to pewnie teraz będzie dalszy ciąg. Natomiast jeśli by go nie było, to się żegnamy. Okej. Okay. Zobaczycie. Do zobaczyska. Ciąg dalszy nastąpi.